10 milionów złotych z Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, otrzymały gminy powiatu dębickiego. Projekt skierowany jest do gmin popegeerowskich, jak poinformował poseł Jan Warzecha. Do miasta Dębicy z tego funduszu trafi 1 milion 700 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy. Cieszy nas bardzo, że otrzymała gmina miasto Dębica na przebudowę drogi, przy której stoimy. To jest skrzyżowanie ulicy Polnej z Gawrzyłowską. Od tego miejsca będzie przebudowana droga i chodnik do obwodnicy. Natomiast jeśli chodzi o gminę wiejską, to gmina wiejska otrzymała 2,5 miliona złotych i będą przebudowane drogi i chodniki w sołectwach Zawada, Stobierna, Gobikowa i Pustków. Ale cieszy nas również to, że gmina Czarna otrzymała prawie 2 miliony złotych i tam będą przebudowane chodniki i drogi w miejscowości Czarna, Grabiny i chodnik w miejscowości Gołęczyna. Ulica Gawrzyłowska jest mocno zniszczona. Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o to, żeby ją wyremontować. Jak widzimy, ta droga od skrzyżowania jest przebudowana, natomiast od tego odcinka skrzyżowania z Polną są garby, jest o bardzo niskiej jakości. W związku z tym tutaj miasto jakby i radni optowali za tym, żeby tą drogę przebudować i ten odcinek półkilometrowy, blisko półkilometrowy zostanie przebudowany wraz z chodnikiem. W ramach dofinansowania tylko 2% dołożą samorządy, na terenie których realizowana będzie inwestycja. Jak podkreśla poseł Jan Warzecha, wszystkie samorządy w Polsce otrzymały 10 miliardów złotych.